A teraz w naszym stałym cyklu gawęd radiowych z historii i literatury dr Zygmunt Nowakowski z Londynu. Tytuł cyklu: Słowo polskie, nasz chleb niepowszedni. Tytuł dzisiejszej gawędy: Kamień milowy. Chóry nasze w Londynie i w innych miastach angielskich, a jest owych chórów bardzo wiele, często przy uroczystościach narodowych, przy świętach, śpiewają nam Bogu rodzice. Potężna, surowa, majestatyczna, groźna pieśń. Powiem, że jest to pieśń trudna, zarówno jeśli idzie o tekst, jak i o melodię. Wydaje mi się, że historyk Długosz fantazjował, twierdząc, jakoby rycerstwo polskie śpiewało pieśń o Bogu rodzicy na polach Grunwaldu. To utwór napisany raczej dla chóru, dla ludzi muzykalnych, obdarzonych przez Pana Boga znakomitym słuchem i poczuciem rytmu. Nie dla tłumu, nie dla wojska. Jeszcze mniej prawdopodobna wydaje mi się gadka, wedle której rycerze Władysława zaintonowali Bogu rodzice pod Warną. Może tam który z nich i spróbował zanucić, może go wsparli drudzy. Jednak z wszelką pewnością musieli fałszować haniebnie tę trudną pieśń, której autorem według legendy miał być święty Wojciech, co jest zupełną nieprawdą. Święty Wojciech nie umiał po polsku ani be, ani me. Gdy próbował gadać, Polacy śmiali się w żywe oczy. Stare podanie mówi, że kiedyś ów święty mąż, idąc przez jakąś wieś, spotkał gromadę chłopów, którzy usłyszawszy jego polszczyznę, ryknęli głośnym śmiechem i zaczęli go przedrzeźniać. Święty Wojciech wpadł w gniew i za karę przemienił tych chłopów w kamienie. Dobrze im tak. Nigdy nie powinno się wyśmiewać cudzoziemców, którzy próbują mówić po polsku. Zresztą, może ja się mylę, twierdząc, że to pieśń trudna i niepopularna. Koń ma cztery nogi, a potknie się, więc i ja mogę potknąć się. To, że Bogu rodzice zaintonował kardynał Oleśnicki na Wawelu, gdy Węgrzy obrali swym królem Władysława Jagiellończyka, jeszcze niczego nie dowodzi. Kardynał mógł być muzykalny, ale podobno z nim razem śpiewali nie tylko księża, bo i tak zwane pospólstwo z niezmierną radością. Co więcej, kaznodzieja Hieronim Powodowski w końcu XVI wieku, broniąc chłopów przed uciskiem, przytacza późniejsze, dopisane może za czasów Jagieldy zwrotki, z których jedna: Jadama w wiecznym odpoczynieniu siedzącego zowie kmieciem Bożym. Sam sobie przecząc dodam, że gdy po sromotnej ucieczce Walezego z Polski zapanował niepokój, senat nakazał pogotowie wojenne i polecił dla utrzymania dobrego ducha wśród ludności trąbić kilka razy dziennie w Krakowie piosenkę starodawną, zwykłą, ledwie nie każdemu znajomą, Bogu rodzice. Gdy w Londynie śpiewa Bogu rodzice chór, na przykład imienia Chopina, albo imienia Moniuszki, albo imienia Galla, Szymanowskiego lub jakikolwiek inny, zawsze z reguły ulegam głębokiemu wzruszeniu, do którego mam szczególne, bardzo osobiste powody. Coś mnie korci, by opowiedzieć o tych powodach. Temu okropnie dawno, w zamierzchłej przeszłości, zdawałem tak zwane rygorozum w dziekanacie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pociłem się strasznie, bo to ciężki egzamin, do tego lato, czerwiec upalny, a ja miałem na sobie frak i sztywną jak deska koszulę. Już prześlizgnąłem się wcale zgrabnie i szczęśliwie po niemieckim, już mam za sobą historię literatury polskiej, ale czeka mnie rzecz najgorsza pod słońcem, bo gramatyka i język staropolski. Pyta mnie znakomity lingwista profesor Jan Loś. Siedzę po środku stołu, mając po prawej ręce Łosia, po lewej Ignacego Chrzanowskiego. Niech kandydat powie mi coś o Bogu rodzicy. Dobryś,
Co można powiedzieć o Bogu Rodzicy? Wszystkiego dwie chude zwrotki, razem liczące 9 wierszy, a obie kończą się przyśpiewem czy okrzykiem Kyrie eleison. Na wszelki wypadek powiadam, że dawniej w Polsce zamiast Kyrie eleison śpiewano Kierlesz. Profesor Loś kiwnął głową i pyta z pewnym zniecierpliwieniem, co więcej mogę powiedzieć o Bogu Rodzicy? Co więcej? Siódme poty biją na mnie. Pieśń znajda, bez ojca, bez matki, bez metryki, jakieś czarująco piękne dziecko, jakby porzucone na polu historii naszej, doprawdy cudem boskim ocalało od głodu, od pragnienia, od mrozu. Istotnie, pieśń znajda. Jednak nie naga, nie gola, lecz otulona w śnieżno-białe pieluchy melodii o wspaniałym rytmie, o potężnym wyrazie, o wstrząsającej sile. Pieluchy melodii? Nie, raczej może gezlo z delikatnego, cienkiego płótna, które zdaje się rozciągać w nieskończoność. Jest miękkie, subtelne w dotyku, a przecież mocne, nie do zdarcia, nie do zniszczenia. Pieśń znajda. Równocześnie zaś jakby kamień milowy w dziejach naszego piśmiennictwa i naszej kultury. Kamień milowy i zarazem drogocenny, którego wartość olbrzymią umieli ocenić Polacy w dawnych wiekach, umieszczając tekst Bogu Rodzicy na wstępnej karcie tzw. statutu łaskiego, więc zbioru praw, który ukazał się drukiem za czasów Zygmunta Starego. Gadam i gadam, a profesor Łoś co prawda potakuje, lecz równocześnie z coraz większym zniecierpliwieniem powiada: tak, pieśń znajda, słusznie, zupełnie słusznie, tak, kamień milowy, zupełnie trafna definicja, lecz nie mogę zgodzić się z twierdzeniem, jakoby Bogu Rodzica nie miała metryki. Niechże kandydat bodaj z grubsza powie mi coś o tej metryce. Kiedy Bogu Rodzica mogła powstać? Bóg jeden raczy wiedzieć, padło nagle z lewej strony. To profesor Chrzanowski, choć przecież skończył mnie pytać, wtrącił się do egzaminu. Może miał napięku z profesorem Łosiem, a może wiedziony intuicją i sympatią do mojej osoby, chciał mi pomóc, chciał mnie uratować. Pytanie o metrykę Bogu Rodzicy jest chytre, podstępne, prowadzi bowiem do pytań następnych, dotyczących na przykład wpływu języka czeskiego, a to zaledwie początek. Następnie bowiem trzeba będzie wyjaśnić formy takie jak zyszczy, jak dziela, które w staropolszczyźnie odpowiada naszemu dzisiejszemu przyimkowi dla. Niby wiem, coś tam wiem, ale mogę lada chwila potknąć się, mogę lunąć jak długi, mogę oblać. I tu przychodzi mi z odsieczą profesor Chrzanowski. Zaczyna dysputować albo nawet sprzeczać się z profesorem Łosiem. A ja siedzę w środku pomiędzy nimi dwoma i obaj zwracają się do mnie jak do jakiegoś arbitra, chcąc bym powiedział, który z nich ma rację. Okropnie głupie położenie. Odpowiadam półsłówkami, więc na przykład do pewnego stopnia, albo to jest prawdopodobne, albo nie uważam za rzecz wykluczoną, albo zdawałoby się i tak dalej, i tak dalej. Przecież nie chcę sobie narażać ani Łosia, ani Chrzanowskiego, którzy zapominając o mnie, kłócą się coraz bardziej. Łoś powiada, że Bogu Rodzica powstała z początkiem XIV albo na schyłku XIII wieku. A Chrzanowski kontruje. Nie na schyłku XIII wieku, lecz w drugiej połowie. Łoś skoczył do góry. Spór dwóch uczonych zaognia się, bo Łoś wysuwa twierdzenie, że Bogu Rodzica mogła powstać nawet znacznie później, w czasach, gdy na tronie polskim zasiadał Kazimierz Wielki. Chrzanowski z pasją wyrżnął w stół pięścią i niemal krzyknął: to jest pańskie widzimisię. Zaniosło się na grubą awanturę, lecz obecny przy egzaminie dziekan, profesor Kleski, zażegnał ją taktownie, spojrzał bowiem na zegarek i powiedział, że rygorozum przeciągnęło się poza czas przepisowy i że nie należy zbytnio męczyć kandydata. Zdałem egzamin celująco, z odznaczeniem. Komuż i czemu mam to do zawdzięczenia? Oczywiście Bogu Rodzicy. I teraz, słuchaczki i słuchacze, rozumiecie, dlaczego wzruszam się zawsze, gdy polski doskonały chór śpiewa w Londynie tę piękną pieśń, której potęga myśleć mi każe o jakiejś ogromnej, warownej katedrze romańskiej. Zresztą i bez owego cudownego ocalenia mnie przy egzaminie doktorskim, Bogu Rodzica wzrusza mnie i wzruszać będzie zawsze.
Nie dowiemy się już nigdy czasu jej powstania, jak nie znajdziemy już jej łacińskiego pierwowzoru. Może taki pierwowzór istnieje, ale nikt go nie odkrył. To pieśń polska, najstarsza, pierwszy polski hymn narodowy. To chleb niepowszedni, wypieczony z dobrej pszennej mąki na polskich drożdżach. Niepowszedni, gdyż chcąc zrozumieć tekst, musimy go sobie przetłumaczyć na język dzisiejszy, dostępny dla nas. Pomyślmy, że gdyby nie jakiś traf szczęśliwy, Bogu Rodzica mogłaby przepaść, zagubić się, ulotnić. Nie przepadła. Najstarszy odpis, zawierający także nuty, sporządzono w 1407 roku, więc na 3 lata przed bitwą pod Grunwaldem. Niechże błogosławiony, a raczej Bogiem sławiony będzie po wieki ten mnich, który wykaligrafował na pergaminie tekst i melodię. Daj mu Boże rajski przebyt, że użyje zwrotu z Bogu Rodzicy. Dzięki temu skrybie i dzięki pomocy uczonych, przeróżnych Brücknerów, Łosiów, Chrzanowskich, Taszyckich i jak się tam oni jeszcze nazywają, możemy wchłaniać słowa pradawne, które po dzisiejszemu, nie uroniwszy nic z prostoty oryginału, brzmią: Boga Rodzico Dziewico, błogosławiona Maryjo, Matko Wybrana, pozyskaj dla nas. Ześlij nam z nieba Twego Syna, Pana, Kyrie eleison. Za przyczyną Twego Chrzciciela, Synu Boży, usłysz głosy. Spełnij myśli człowiecze. Wysłuchaj modlitwy, którą zanosimy. To racz dać, o co prosimy. Więc na ziemi pomyślne życie, po życiu żywot niebieski. Kyrie eleison. Melodii jest kilka, a znajdują się wśród nich także stosunkowo łatwiejsze, prostsze. Lecz utrzymała się ta kunsztowna, ta trudna, która, jak wspomniałem, każe myśleć o jakiejś potężnej, warownej katedrze zbudowanej w stylu romańskim. Lecz jest w niej równocześnie jakiś wyraz gotyku. I to gotyku płomienistego, takiego, który wspina się ogniem kolumn i ornamentów ku niebu. Melodia i tekst idą razem. Idą z nami wszędzie i wszędzie są z nami. Są więc także i tu, na tej wyspie, którą Szekspir porównał do kosztownego kamienia oprawnego w srebro morza. A mnie przyznał rację profesor Loś, gdy Bogu Rodzice porównałem do kamienia milowego. Bo też jest to kamień milowy i drogocenny zarazem. Bo rymy i rytm Bogu Rodzicy trochę jeszcze nieforemne, trochę jakby raczkujące, otwierają drogę rymom i rytmom innym, dojrzałym. Prostują ścieżki poezji, która od tej pory żywolna, kroplami oszczędnymi na razie, zacznie ciec. Potem wypłynie strumykiem. Potem tryśnie rzeką porywistą pod piórem Reja. Dłonią Kochanowskiego sięgnie po złotą lutnię czarnioleską i stanie się czymś potrzebnym i powszednim w Polsce. A posługiwać się będzie słowami, które choć mają za sobą 400 lat, rozumiemy wszyscy i wszyscy kochamy. Usłyszeli Państwo gawędę historyczno-literacką doktora Zygmunta Nowakowskiego z Londynu. Ciąg dalszy w przyszłą niedzielę. Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.